Misja rozpoznawcza na moście Tenchi to tak naprawdę łącznik pomiędzy pokazaniem nowej drużyny siódmej, a spotkaniem z Sasuke, by zaktualizować ich dotychczasową historię. Zapraszam na ocenianie. Ten odcinek jest w dużej mierze śmieszkowy. Shikamaru leniuszek marudzi dlatego, że wstał przed budzikiem, a teraz nie chce mu się wstać, by go wyłączyć, no ale przecież nie może tak w nieskończoność dzwonić, a do tego samego myślenie o tym jest upierdliwe. Kwintesencja jego postaci. Zabawne też są wyścigi Gaia i Roka Lee. Głupia pierdoła, ale fajny początek arku. Później Naruto nie poznaje Shino, nawet jak zobaczył robaka, to go nie rozpoznał, dopiero po sposobie mówienia, a Shino za to się obraził. Też propsy dla Shizune, która mówi Tsunade, że powinna wyłączyć Naruto z grupy, która ma iść na spotkanie z Orochimaru, a minus za głupią decyzję i tłumaczenie Tsunade, że Naruto powinien tam iść, bo przecież zależy mu na tym najbardziej. I mimo że to może być pułapka Akatsuki, to on pójdzie, pomimo że nie panuje nad Kyubim. Bardzo, bardzo głupia decyzja. Na końcu także możemy zobaczyć Saya, który badasowo sobie siedzi i tylko reaguje na to, co się dzieje, nie emocjonując się w żaden sposób, ale na tym etapie nie wiemy, że tych emocji tak naprawdę nie umie okazywać. Odcinek oceniłem na 6,5. Mam problem z oceną tego odcinka. Był przegadany, ale przedstawiał nam nowe rzeczy, więc na plus. Jednak z drugiej strony dużo rzeczy było tutaj wadliwych, przez co odebrałem go ogólnie słabo, no ale do rzeczy. Z plusów to nawet w myślach Sakura przyznała rację Shizune, że gdyby nie Kakashi, to Naruto zostałby pojmany podczas ratunku Gary. Tymczasem Tsunade głupio je uspokaja, że ma rozwiązanie tego problemu i zapewne chodziło o Yamato, no ale czy to godne zastępstwo Kakashiego, to bym nie powiedział. W sensie pod względem siły. Dodatkowo później podczas rozmowy z Radą Piąta uznała, że wysyłanie Naruto na misję to utrudnianie dla Akatsuki, bo ci będą mieli problem ze zlokalizowaniem go, ale to myślenie jest inwalidą, bo przecież jeśli by mieli jak go znaleźć, to zrobiliby to niezależnie od tego, gdzie jest. A jeśli nie mieliby takiej możliwości, to z dużym prawdopodobieństwem i tak zaatakowaliby Konohę. Dostaliśmy tutaj też flashbacki mające na celu pokazanie, jaki Naruto jest super, ale to emocjonalne spojrzenie na problem, a nie racjonalne. No i finalnie na końcu widzimy Yamato, który dostaje informacje od Tsunade na temat korzenia, tak jakby o nim mało wiedział, tymczasem to jest problematyczne. Chyba w mandze Yamato nigdy nie należał do korzenia, ale w anime i databookach już był jego członkiem, więc doskonale wiedział, czym on jest. To jedna z takich wielu rzeczy w Naruto, która się gryzie i moim zdaniem jest to minus. Wprowadza to w błąd. Dlatego też ocena tego odcinka to 4. Fajnie tutaj Naruto schował kunaja w rękaw. Też pozytywnie, ale też turbo dziwaczne na tym etapie są słowa Saya, który dosłownie ciśnie Naruto i Sakurę takimi ostrymi wyzwiskami. Cienie w tym odcinku też wyglądały bardzo dobrze, choć nie wiem, czym to jest spowodowane, to mam wrażenie, że wyglądają tutaj lepiej niż zwykle. Zresztą animacje jak przed Anbu korzenia do Saya, atakując go, a później spłoszył kota, bo myślał, że ktoś go podsłuchuje, były świetne. Super wyglądała ta ich ostrożność i szybkość reakcji. Jiraiya pokazał, jak wygląda jego blizna po ataku Naruto z 4 ogonami, a także to, jakie ma dowalone mięśnie brzucha. No i Danzo, którego dopiero poznaliśmy, wprost ciśnie Tsunade, że jej dziadek i mistrz byli mięccy i niechętni do jakiejkolwiek konfrontacji, co było dobre. Minusów nie zauważyłem, niewiadomych także, odcinek oceniłem na 7. Ten konflikt w drużynie siódmej jest całkiem ciekawy, no i uzasadniony, bo przychodzi jakiś no-name, który non-stop ich wyzywa, nic o nim nie wiadomo, to wiadomo, że się kłócą. Także Yamato jest dość przerażający jak chce, choć zwykle jest potulny i spokojny, ale potrafił zastraszyć Naruto, że może skończyć jak Jiraiya ze sporymi obrażeniami za podglądanie Sakury w gorących źródłach, bo w końcu są podobne z Tsunade. Zresztą Shizune właśnie tak pomyślała, że Sakura prędzej czy później stanie się taka jak Piąta, co jest prawdą, jako że w wielu aspektach będzie bardzo podobna. Inną niewiadomą jest to, jakim cudem Yamato używa Mokutona, a to przez eksperymenty na nim, których dokonywał Orochimaru. Minusów nie widziałem, odcinek oceniłem na 6.
Z dobrych rzeczy to Naruto się śniło, że Sakura go zobaczyła podglądającego w gorących źródłach i jak widać nie tylko ją podglądał. Mocno tajemniczy odcinek ze względu na Saya, który jest jedną wielką niewiadomą, ale także Yamato, o którym mało wiemy, ale widać, że jest poukładany, zdyscyplinowany, konkretny, co pokazuje to, jak przedstawił plan na pojmanie szpiega oraz to, że popełnił jakiś wstępny wywiad na temat Sasoriego i chciał się o nim dowiedzieć jak najwięcej, żeby się pod niego podszyć. Spoko plan, spoko przygotowanie. Też nowy kapitan ma skillsy, skoro od tak stworzył dowalony dom i to z jakąś tam wykończeniówką. No, zrobiłby chłop karierę w dzisiejszych czasach. Minusów nie zauważyłem, a z rzeczy niewiadomych oglądając pierwszy raz, to Sai mówił, że w jego umyśle jest pustka i nie czuje niczego, a to efekt przygotowań korzenia, który stara się wyplenić wszelkie uczucia, choć z drugiej niewiadomej to ta książka niejako pokazuje, że jakieś uczucia nadal ma, tylko przykryte przez traumę. Odcinek oceniłem na 7. Naprawdę zabawny jest ten gag ze strasznym Yamato, a całkowicie o nim zapomniałem. Zresztą bardzo ta postać mi imponuje. Jest turbo przygotowany, postanowił przeprowadzić symulację, zobaczyć jak sobie radzi drużyna w akcji, by wiedzieć jak w przyszłości reagować. Nie czuję, żeby to było jakieś przedłużanie na siłę. Także logika i bezpośredniość Saya jest świetna. Znowu ciśnie Naruto, ale nie tak głupio, agresywnie, a po prostu pokazując mu, gdzie popełnił błędy, co moim zdaniem jest nawet lepsze, bo zawsze można coś z tego wynieść. Do tego jeszcze kwituje Sasuke, że ten zdradził wioskę i zranił Naruto, a ten nadal z jakiegoś powodu go określa przyjacielem. No i jest to słuszne i mocne. Dla mnie do dziś miłość Naruto do Sasuke jest irracjonalna. No i jeszcze brak uczuć jest intrygującą sprawą. Ciężko nawet wejść w buty takiego myślenia i ciężko to pojąć, a jednocześnie jest to fascynujące. Niewiadomych nie doświadczyłem, odcinek oceniłem na 8. Bardzo przyjemne jest to, jak Yamato zmienia swój głos i w ogóle dostawał wskazówki od Sakury, jak się ma zachowywać, no bo w końcu nie znał Sasoriego, więc niby oczywista sprawa, ale fajna, bo pokazuje, że to nie jest takie bezmyślne przemienienie się w inną osobę, już wszystko wie. Też można zobaczyć, że Yamato popełnił błąd, bo gdy Kabuto powiedział, że mu się nie udało, to Yamato w roli Sasoriego powiedział, że rozumie, a to już wzbudziło podejrzenia Siwulca, co widać po jego wzroku. Badassowy jest też Orochimaru, który na chill sobie wbija, wie, że Yamato ma wsparcie i po prostu kazał mu ich wezwać. Z minusów to ten flashback pojawia się już drugi raz w tym arku i w tym momencie jest kompletnie nic nie wnoszący. Niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 7. Super Kabuto pocisnął Naruto, żeby w końcu wziął się w garść, był mężczyzną i przestał wracać do przeszłości, bo Sasuke sam do nich przyszedł. Jest to jak najbardziej logiczne podejście i w pełni zrozumiałe. Także od Orochimaru bije grozą, gdy mówi, że wszczepił 60 dzieciom komórki Hashiramy i widocznie Yamato jest jedynym, który przeżył, ale nie widać żadnej skruchy u niego. Bardzo dobrze wygląda wizualnie też Naruto z trzema ogonami, ale bardziej mi imponuje Orochimaru i Kabuto, którzy stoją sobie i się cieszą bez żadnego strachu, pewni siebie. Prawdziwy popis braku kontroli z większą mocą versus mniejszej mocy z pełną wiedzą na temat swoich możliwości i kontroli. Piękne. Zresztą Sai też niejako to rozumie, mówiąc, że to nie jest moc Naruto, tylko moc Kyubiego. Minusem jest to, że początek tego flashbacku to dosłownie to, co już widzieliśmy i to marnotrawstwo czasu, chociaż dobre jest to, że pokazano nam kontynuację tej rozmowy. Poza tym odcinek był mocno przeciągnięty. Większość czasu spędziliśmy na tym, że się na siebie patrzą i uśmiechają bądź wkurzają. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5,5. Fajnie ciało Kabuto lecąc trąciło Sakurę, a później Siwy jeszcze fikał koziołki kilka razy. Bezduszny Sai zrobił robotę, bo gdy Sakura spadała i mógł ją bez problemu uratować, to po prostu koło niej przeleciał. Coraz bardziej da się zrozumieć ten brak uczuć. Pewność siebie Oro nadal nie przygasa i pomimo, że stracił rękę, to zapytał, czy to wszystko na co stać Jinchuriki i ogólnie, że Naruto nadal jest słabszy od Sasuke. No grubo.
No i przemiana Naruto w wersję czterogoniastą wygląda kozacko, odrywa mu się skóra, czuć złość w powietrzu oraz ten mini Kyuubi świetnie się prezentuje. Minusem jest jednak to, że ten odcinek zleciał tylko na tej przemianie, była długa, do tego z flashbackami, a ten cały smutek Naruto, by sprowadzić Sasuke do wioski, jest według mnie głupi. Zresztą śmieszne jest to, że Blondas nie potrafi zrozumieć Sasuke, który poszedł do Orochimaru po moc, nieważne jakim kosztem, bo miał na celu zabić Itachiego, ale jak już Naruto korzysta z mocy Kyuubiego, żeby sprowadzić przyjaciela do wioski, no to już wszystko jest w porządku. Tak to można przecież, jestem protagonistą, mordo, tak? Niewiadomych nie znalazłem, odcinek oceniłem na 6. No i w końcu mamy konkretny odcinek. Orochimaru robi robotę, najpierw pokazuje imponującą ilość węży, później kolejny raz się wypluwa z siebie, jakby chował worki w workach, a następnie atakuje Kyuubiego różnymi sposobami, by określić, na co może sobie pozwolić. A tu ogoniasta bestialska moc jednym ciosem rozrywa go na pół. Wspaniałe widowisko. Zresztą przerażająco ogromna jest moc Bijudamy na tym etapie, zniszczyła krajobraz doszczętnie i to już ten etap, gdzie taktyka ma znacznie mniejsze znaczenie niż potęga ataków. Orochimaru też mi przypomina w tym arku jakieś pozy z breakdance'a. No i kontynuacja wężowatego, gdzie Kyuubi dopiero co użył Bijudamy, a ten go jeb mieczem spod ziemi na pół kilometra, no wspaniały jegomość. Obydwie strony są super mocne, choć bardziej mi imponuje Orochimaru z racji tego, że Kyuubi to nieokrzesana czysta moc. Z minusów to znowu ten sam flashback ze śmiercią Sasoriego. No bez przesady, ile razy można to samo pokazywać w tym samym arku. Niewiadomych nie widziałem, odcinkowi dałem dychę. Dobre było to, jak Kyuubi odepchnął miecz Orochimaru, co spowodowało falę zniszczeń i prawie przecięło Kabuto, Yamato i Sakurę. Wężowaty po raz kolejny się wypluwa z poprzedniego ciała, co wygląda obrzydliwie, ale też pozytywnie, bo taki on jest. Także po tym, gdy Yamato rozproszył czakrę ogoniastej bestii, to Naruto wygląda, jakby miał poparzenia wysokiego stopnia, co fajnie obrazuje konsekwencje i ból za to, że używa mocy Kuramy. Sai nadal bada, jako że się nie pierdzieli i sobie gada wprost do Orochimaru na totalnym wywaleniu. Z minusów to można by uznać to, że Yamato i Sakura nie próbują walczyć z Kabuto, a ich misją było schwytanie szpiega. Z drugiej strony jednak rozumiem, że przy potędze, jaką widzą, mogą być oszołomieni. Także okulary Kabuto niedawno się pobiły, teraz ma całe, a także Sakura ponownie zachowywała się bardzo nierozsądnie i nie rozumie swojej pozycji. Zaraz ktoś mi powie, że znowu się jej czepiam, ale ja serio doceniam to, że stała się silniejsza. Użyteczna, czasem nawet badassowa, była w walce z Sasorim, a tu nagle nie potrafi pojąć tak prostej rzeczy, że Naruto nie kontroluje Kyuubiego, o czym wie każdy pozostały chłop podczas tej walki, a ta leci w jego stronę, jeszcze uważając, że ona sama uratuje Sasuke. No, bardzo fajnie. Przynajmniej dostała za swoje, niestety znowu bez większych konsekwencji, bo Kabuto ją częściowo uleczył. Z niewiadomych to okularnik powiedział, że zamiast walki pomiędzy shinobi, oglądają walkę pomiędzy bestiami i to w zasadzie opisuje przyszłość tego anime i motto tej serii, jeśli mówimy o rozmachu i potędze osobników. To przepaść pomiędzy tym, co widzieliśmy w pierwszej serii, a teraz, a czy to dobre, to już zależy od kontekstu. Odcinek oceniłem na 7,5. Ten odcinek był mocno tajemniczy, większość to spekulacje, podejrzenia, analiza na temat Danzo i Saya, który poszedł z Orochimaru i Kabuto dobrowolnie i co to był za list. Była to lista Anbu podlegających Hokage. Spoko też wężowaty wywyższa się nad Sajem i zaatakował go, bo użył klona zamiast pokazać się naprawdę. Też dobrze Yamato pocieszył Sakurę, która uznała, że nawet jeśli się czegoś nauczy, to jest to nieistotne dla Naruto, co prawdą nie jest, ale on jej powiedział, że nieważna jest wielkość czynu, tylko to, co do niego czuje. Nie dokończył zdania, bo Naruto się ocknął, no ale o miłość mu raczej nie chodziło. Minusów nie zauważyłem, odcinkowi dałem ocenę 7. Dużym plusem jest dla mnie Yamato i jego logiczne, nieemocjonalne myślenie. W pewnym stopniu są bardzo podobni do siebie z Saiem. Nowy kapitan bez problemu mówi Sakurze i Naruto, że jeśli będzie potrzeba, to trzeba zabić Saia. Jeśli Naruto nie ma siły z nimi iść, to zostawią go i pójdą sami, bo później mogą nie mieć już okazji na namierzenie Orochimaru. Wpysk im powiedział, że dziećmi już nie są, ale też, że to oni są przyszłością Konohy, więc te decyzje może brzmią brutalnie na ten moment,
ale są też mocno uzasadnione i dobre długofalowo. Niestety niedługo później widzimy, jak twórcy niekoniecznie popierają tę logikę, bo Naruto ledwo mógł stać na nogach, ale motywacja i emocje spowodowały, że skakał jak małpka za Yamato i Sakurą, dotrzymując im tempa. Jestem świadom, że takie sytuacje mogą doprowadzić do tego, że człowiek wyciśnie z siebie jeszcze więcej, ale do takiego stopnia organizmu nie popchniesz bez odpowiednich proszków. Drugim minusem jest to, że mamy dosłownie flashbacki ze sceny, która rozgrywała się 5 minut temu. Mega słabizna. Wracając jednak do dobrych rzeczy, to ciekawa jest technika Kabuto, która pozwoliła mu bardzo szybko spreparować zwłoki Saya, by zmylić klona Yamato. Także na końcu Yamato powiedział Naruto, że to on zranił Sakurę, co jest słuszne, ponieważ ukrywanie tego przed nim wcale nie pomoże, a dzięki tej wiedzy może w przyszłości się ograniczać z używaniem czakry Kyubiego bez jego kontroli, to jest dużo bardziej rozsądne niż zatrzymywanie go na każdym kroku. Z rzeczy niewiadomych to Yamato i Sakura dość trafnie odgadli zamiary Danzo, w których faktycznie chciał on wprowadzić swoje rządy. Temu odcinkowi także dałem 7. Bardzo fajnie Yamato podszedł do tematu z Naruto, mówiąc mu wprost, że nawet nie musiałby mu mówić, że to on zranił Sakurę, bo ma zdolność przeciwdziałania Kyubiemu, ale mówi mu to, by wiedział, że rani innych, jest niecierpliwy, więc używa mocy Kyubiego, a bez niego też jest bardzo silny. Jednocześnie krytykuje go, ale też daje taką nadzieję i wytłumaczenie już któryś raz z rzędu. Na tym etapie mam wrażenie, że jest on dużo lepszym nauczycielem niż Kakashi. Zna ich bardzo krótko, ale poprzez obserwacje mówi im ciężkie rzeczy, ale tłumacząc je. Kabuto z kolei psychol ma zwój ze zwłokami ludzi i chce jakieś nowe, bo wkurza go, że po prostu nie są posegregowane, bo musiał jednego użyć podczas odwrotu. Na końcu całkiem creepy jest ten Yamato w drzewie. Z minusów to flashbacki. Dosłownie zirytowałem się, jak po raz piąty widzę tą samą scenę, gdzie Sai pakuje książkę i mówi, że nikomu jej nie daje. No, nie zrozumiałem za pierwszym razem, naprawdę. Tajemnic ta książka jest niewiadomą. Sai nie zabił swojego brata, choć mogłoby wszystko na to wskazywać. Po drugie, na tym rysunku on nie ma twarzy. Z jednej strony po prostu nie dorysował jej, bo nie zdążył, a może też to znaczyć, że w tamtym momencie stał się nikim. Bez uczuć, bez skrupułów. Robi, co rozkaże Danzo. Na dobrą sprawę on nie wie, jaki naprawdę jest. Odcinek oceniłem na 6,5. Ciężko stwierdzić, czy to przez to, że Sai nie był przed tą misją wystawiany na takie próby, ale tutaj jasno widać, że odczuwa emocje, chociażby strach. Całkiem OP są te nasiona Yamato, które działają niczym GPS, zresztą chłop prawie nic nie robi przypadkowo, dużo planuje, przygotowuje się, podoba mi się to. Sai wygląda tutaj też na profesjonalistę. Zamknięto go w pokoju, to od razu zaczął sprawdzać co i jak, czy nie ma ukrytych rzeczy. Z minusów to oczywiście flashbacki. Najpierw o czymś mówią, a potem przebitki na te rzeczy, które działy się przecież nie tak dawno. Kompletne przedłużanie i strata czasu. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5. Sakura użyła tutaj tego samego argumentu co ja, czyli że niby Sai jest taki bezuczuciowy, ale na tej książce mu zależy. No to się gryzie. Niestety to wszystko z plusów. Po pierwsze, flashbacki. I nawet nie chce mi się już powtarzać, to samo co zwykle. Po drugie, część odcinka to tłumaczenie Saya, który mówi, jakie miał zamiary, a druga część to Naruto mówiący, jakim to przyjacielem jest Sasuke, bo zauważył go lepiej niż ktokolwiek inny. No ta, fuck Tenji, fuck Hiruzen, fuck Iruka, które dosłownie jakkolwiek o niego zadbali, gdy tymczasem Sasuke ciągle na niego pluł. Mam tu na myśli czasy przed tym, jak zostali drużyną, bo jeśli mowa o tym, jak już zostali, to kilka razy widać było, że dbał o Naruto i Sakurę, ale to były ewenementy. Nie przekonuje mnie to, nieważne ile motywującej czy smutnej muzyki w tle będzie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. Świetnie pewny siebie Kabuto ominął Naruto i kopnął go bezproblemowo, później przecina pszczoły, co nie wygląda jakoś imponująco, ale takie jest, bo to super małe cele, a on w nie wszystkie trafia. Bardzo wielka precyzja. Do tego, gdy już jest uwięziony i Yamato go pyta, czy myśli, że wszyscy zginą, to ten odpowiada, że tak. Nawet będąc zakładnikiem jest bardzo pewny siebie. Be cojones. I później dostaliśmy fajną animację Sharingana, to znaczy ładna była. Z minusów to dużo flashbacków, nawet z odcinka wcześniej, no i było tutaj sporo biegania, co miało pokazać, jak wielki jest to obiekt, no ale długo to trwało. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 5.
Miłe i przyjemne dla oka było to, jak Sai sobie przypomniał, co chciał narysować i pierwszy raz uśmiechnął się szczerze. Na końcu też Yamato zauważył, że na księdze bingo Saya jest Sasuke i to on był prawdziwym powodem jego misji. Z minusów jednak to ten odcinek był trochę o niczym. Pokazano nieco z Saya przeszłości, a tak dostaliśmy nudne flashbacki, dużo biegania, klony, które z odcinka na odcinek są coraz większym gównem, bo na palcach jednej ręki można policzyć, gdzie naprawdę się przydały w walce z kimś na poziomie, no ogólnie trochę Resident Sleeper. Niewiadomych nie znalazłem, odcinek oceniłem na 3. Za wiele o tym odcinku nie mam do powiedzenia. Było tu mnóstwo flashbacków pokazujących to, co już wiemy, to, że Sai nie miał uczuć, czy to, że więzi Naruto Sasuke istniały, czy to, że Uchiha chce zabić swojego brata. Nic ciekawego. Może miałoby to lepszy efekt, gdyby w pierwszym odcinku nie pokazywali większości z tych scen, więc wiedzieliśmy dokładnie, co się stanie. Z dobrych rzeczy to talk no jutsu na Saiu moim zdaniem było dobre. Nie zmienił się tak z buta, a musiało wiele się wydarzyć, by zmienił zdanie. Nie tylko Naruto miał na to wpływ, a w zasadzie wszyscy, nawet Sasuke pokazując mu strach, a więc jakieś emocje. Niewiadomych nie widziałem, odcinek oceniłem na 4. Fajnie tutaj Sai chwycił Sasuke, żeby obronić Naruto, za co Uchiha go pochwalił, po czym Chidori Nagashi rozproszył tą dwójkę, a potem się nie pierdzieli w tańcu i od razu przechodzi do mocnych ataków, no widać zmianę w jeszcze większego badasa bez skrupułów. Nieźle też Kurama podpuszcza Naruto, że bez niego jest słaby. Niestety poza tą krótką walką to tyle, jako że odcinek był jak jeden wielki flashback. Po pierwsze faktycznie były tutaj przebitki z przeszłości, których było sporo, a po drugie nawet sceny z czasu aktualnego w lwiej części były w pierwszym odcinku Naruto Shippuden, doszło niewiele nowości. Przez to może 5 minut to faktycznie coś nowego, reszta to odgrzewany kotlet. Byłoby to dobre, gdyby tylko nie występowało dwa razy w tak krótkim czasie. Z niewiadomych to Kyuubi powiedział Sasuke, żeby nie zabijał Naruto, bo będzie tego żałował przez resztę życia i to w sumie chyba nigdy nie zostało wyjaśnione, dlaczego tak powiedział, a powodów, dla których tak miałoby być, może być mnóstwo. Jeśli macie pomysł, o co mogło chodzić 9 ogoniastemu temu, to dajcie znać w komentarzach. Odcinek oceniłem na 2. Muszę przyznać, że całkiem smutne jest to, że Sasuke byłby gotów oddać swoje ciało Orochimaru, jeśli to miałoby sprawić, że dokona zemsty. W pewnym momencie Sasuke chciał użyć jakiegoś jutsu, ale Orochimaru go powstrzymał. Na tym etapie nie mogliśmy wiedzieć, że chciał użyć Kirin, które najpewniej zabiłoby całą czwórkę. Wytłumaczenie, dlaczego wtedy ich nie zabili, uważam za całkiem dobre. Chcieli ich po prostu wykorzystać po to, by pozbywali się kolejnych członków Akatsuki, co ułatwiłoby sprawę wężowatym. Po wszystkim Kakashi fajnie podsumował, że jak Naruto zobaczył taką przepaść w sile pomiędzy sobą a Sasuke, to teraz będzie bardziej zmotywowany, by ciężej trenować. To faktycznie jest uzasadnione. No i ta zmiana Saya jest dość pozytywna, o czym mówiłem. Z minusów to Jiraiya robi streszczenie całego arku dla Kakashiego, a dla nas znowu marnotrawstwo czasu. Tsunade za to mówi, że Danzo jest bezczelny, wyniosły i brutalny. No, kto to mówi? Odcinek oceniłem na 5. W zaokrągleniu ten arc oceniłem na 6. Z dobrych rzeczy, które tutaj zobaczymy, to mini Kyuubi, a także każdy badass z tego arku, czyli Yamato, Sai, Kabuto, Orochimaru i Sasuke. Każdy z nich pokazał klasę, przygotowanie, opanowanie, no coś pięknego. To powoduje to, że Sakura i Naruto przy nich bledną. Naruto może jest bardzo destruktywny, ale nie robi takiego wrażenia jak chłodno patrzący Sasuke, który po prostu zna swoje możliwości, gdzie Naruto nad sobą nie panuje. Sakura w tym arku nie miała zbytnio udziału poza mówieniem, łączeniem faktów itd. Nie powiedziałbym, że była tutaj niepotrzebna, ale też nie powiedziałbym, że to dużo zmieniło w patrzeniu na tą postać. Kolejny raz pokazała, że porywa się z motyką na słońce. Początek mi się podobał znacznie bardziej niż końcówka z tego powodu, że w odcinkach zaczynających historię mogliśmy zobaczyć ciekawe interakcje pomiędzy Saiem a resztą oraz to, jak Yamato wszystko kalkuluje, planuje, panuje nad tym, nad czym może. Ekstra sprawa. Końcówka niestety jak dla mnie była cholernie przedłużana. Ostatnie 7 odcinków dałoby się uciąć do 2 i byłoby o niebo lepiej. A jeśli ty byś chciał być lepszy, to nie tnij się, za to możesz zasubskrybować kanał i obejrzeć inne wzety.